nazywam się Justyna Siekierczak i reprezentuję firmę Aeromind. Jesteśmy polskim dystrybutorem, producenta dronów globalnego Unique. Zajmujemy się dystrybucją dronów do stosowań przemysłowych oraz dronów prosumenckich. Drony przemysłowe to jest przede wszystkim linia dronów komercyjnych Typhoon H520 do wykorzystania w celach inspekcyjnych, w celach badania jakości powietrza, w celach poszukiwawczych osób zaginionych, czy na przykład dla potrzeb rolnictwa precyzyjnego. Typhoon H520 jest dronem, który wyróżnia się całą konstrukcją. Jest to dron sześciowirnikowy, sześć silników, daje możliwość stabilniejszego lotu, a przede wszystkim zwiększa bezpieczeństwo. Mamy redundancję silników, jeżeli zahaczymy śmigłem o coś albo jeden silnik zostanie uszkodzony, to dron cały czas lata. Największą nowością na tych targach jest Atmon FL, urządzenie pomiarowe badające skład powietrza na dronie. Mamy możliwość badania jakości powietrza w przestrzeni miejskiej, tak żeby ocenić zmiany zachodzące w jakości powietrza, jak również weryfikować emisję z kominów, czyli sprawdzać, kto pali ze substancji zakazane, materiały zakazane takie jak guma, plastik czy sklejka drewniana. To, co też jest ciekawe na dzisiejszych targach, to kamery termowizyjne. Typhoon H520 ma możliwość zainstalowania szeregu kamer termowizyjnych od niskich rozdzielczości do wysokich na poziomie 640. Wszystkie kamery termowizyjne są wyposażone również w kamerę światła dziennego, gdzie możemy obraz z kamery termowizyjnej i światła dziennego nakładać na siebie, umieszczać obok siebie lub wybierać, który jest nam bardziej odpowiedni. Takie kamery termowizyjne można wykorzystać do na przykład inspekcji paneli fotowoltaicznych, których mamy na tych targach sporo, czy na przykład inspekcji linii wysokiego napięcia. Drugie zastosowanie kamer termowizyjnych na dronach, takie najpopularniejsze, to są akcje poszukiwawcze. Poszukiwanie osób zaginionych w terenach trudno dostępnych, jak bagna, rozlewiska, czy na szerokich obszarach, jak pola, które wymagają dużego czasu, dużego nakładu zasobów ludzkich, zespołów do przeczesania. Dobry, nazywam się Kasper Budnik. Przed Państwem jest EcoSky produkcji BZBUA z wrocławskiej firmy. Jest to samolot dron, czyli hybryda, połączenie wielowirnikowca i połączenie samolotu, dzięki czemu zyskujemy korzyści z jednej konstrukcji i z drugiej. Dzięki czterem śmigłom samolot pionowo startuje, pionowo ląduje. Nie potrzebujemy pasa rozbiegowego bądź wyrzutni do samolotu. Dzięki zastosowaniu płata nośnego wytwarzamy ogromną siłę nośną, dzięki czemu możemy bardzo długo latać. Samolot nosi się w powietrzu do 4 godzin. Ląduje, startuje pionowo. Także mamy pewne bezpieczeństwo przy lądowaniu, że nie uszkodzimy naszych czujników sensorów. Samolot jest wykorzystywany w trzech dziedzinach. Rolnictwo precyzyjne, leśnictwo, inżynieria lądowa. Tutaj mamy drona DJI Matrix 210 w wersji RTK. RTK jest to system pozycjonowania Real-Time Kinematic, czyli poprawki czasu rzeczywistego. Dron pozycjonuje się nie względem satelit, których sygnał jest nie do końca stabilny oraz nie taki dokładny. Dron pozycjonuje się względem stacji naziemnej, dzięki czemu utrzymuje pozycję z dokładnością geodezyjną. Jest to bardzo przydatne przy inspekcji infrastruktury krytycznej, kiedy wszelki ruch drona pół metra w jedną, w drugą stronę mógłby skutkować zderzeniem z przeszkodą. Dzięki temu systemowi mamy naprawdę dokładne pozycjonowanie. Jeżeli wykonujemy zdjęcia, środki rzutu zdjęć są też zapisywane dużo dokładniej, dzięki czemu produkt końcowy jest z dokładnością geodezyjną. Czujnik
silnik pomiarowy Nosacz 2 podpięty pod drona DJI Matrix 600. Jest to całkowicie krajowa produkcja. Czujnik służy do wykrywania zanieczyszczeń powietrza. Głównie chodzi tutaj o walkę ze smogiem, projekt walki ze smogiem w dużych miastach. Czujnik tutaj przez tą rurkę pobiera próbkę dymu. Jest to w czasie rzeczywistym przetwarzane przez zestaw czujników sensorów na pokładzie aparatury. W czasie rzeczywistym wszystko jest przesyłane na tej wielkości monitorek. Mierzymy pyły zawieszone, lotne związki organiczne, których wykrycie informuje nas o spalaniu materiałów niedozwolonych typu butelki i wykładziny, dodatkowo metan oraz LPG.